W dzisiejszym odcinku przed wami cztery mityczne rogi mapy. Każdy z nas musi lecieć na jednego z mitycznych bossów, aby zdobyć medalion i ich przedmioty. Moim mitycznym bossem będzie Mysterio, bossem za krzaka będzie Dr. Doom, Kamstar poleci na mityczne rękawice War Machine, a Master zajmie się lokacją Raft, czyli Emmon Frost. Naszym głównym celem jest wygrać grę, a czy nam się uda, oglądajcie ten film do samego końca. A no i właśnie, pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie. A więc widzowie, dla mnie cel jest bardzo prosty, ponieważ ja lecę na Doomstadt, ponieważ to właśnie tam mamy medalion Mysterio oraz jego pompę. My teraz lecimy na wojownicze Włosi, bo tu podobno jest najwięcej skrzynek, także zobaczymy, czy faktycznie Rafa mnie nie oszukał. Musimy zdobyć oczywiście mityka mojego skina, czyli The War Machine'a. No i zobaczymy, czy mi to wyjdzie i proszę, bo bardzo mało ludzi, bo nie chcę mi się bić z nimi. A więc widzowie, ja dzisiaj zostałem Doomem, więc lecę oczywiście na zamek Dooma i pokażę wam moją taktykę, jak najłatwiej go zdobyć. Jeśli chodzi o ten medalion, na niego jest pewien. Na taktyka, mam przynajmniej nadzieję, że nikt na niego nie poleci, ponieważ gdy wylądujemy na zegar i go zaatakujemy, no to będziemy go mogli od razu zlikwidować, ale czy mi to wyjdzie, nie mam żadnego pojęcia. My sobie polecimy chyba tutaj na górkę, bo tu mamy launchpada, mamy jakieś skrzynki, więc je weźmiemy na początku i później zobaczymy, co jest na dole, tak, żeby po prostu nam się udało to ogarnąć. Widzowie, najlepszy sposób na Dooma, lądujecie do tego okna, tutaj praktycznie zawsze respi się skrzynka Dooma, może nawet dosłownie zawsze, bierzecie te bronie, no i macie już nie najgorszy początek, więc jest całkiem spoko. Tylko zazwyczaj to leci tu jakaś pompa, a na razie to dostałem SMG-ka i pistolet, więc jest lekka kicha. Niestety, z tego co słyszę, leci tutaj mnóstwo osób i ten gościu czerwony wydaje mi się, że leci dużo lepiej ode mnie. Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. Okej, zabudujmy sobie to. Zabierzmy właśnie, co my tu... Aha, patrzcie, co ja dostałem jako pierwsze. Niestety, no ale będziemy musieli zejść na dół. Na pewno muszę bardzo uważać, bo mam tutaj cały skład. W sumie każdy z nas musi uważać, bo ma tam pewnie cały skład, gdzie jest. Trochę matów nam się przyda. Mam fajny kilo w ogóle, dobra, weźmy sobie matce i idziemy od razu na górę, bierzemy jakieś bronie i teraz spadamy sobie na dół, żeby sprawić wszystkie skrzynki, chyba 5 skrzynek. No właśnie War Machine, ej, tu w ogóle jest jakiś NPC, co to jest w ogóle, halo? Ej, dobra, mam taki problem, że ja trochę nie grałem w tym sezonie niestety, więc nie wiem w ogóle, co on tutaj robi. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Dobra, idziemy dookoła. Ja go mogę zaatakować już, dobra, dawaj do mnie, byku. Okej, okay. Tylko pytanie, czy ja go tutaj, czy mi to wystarczy, żeby go zaatakować całkowicie. Widzowie, ktoś tu biega cały czas, jest typ. Nie, to jest bot, to jest bot, to jest bot. Dobra, uleczmy się na spokojnie. Zastanawiam się, jaką taktykę obrać, bo dużo ludzi eliminuje Dooma w taki sposób, że po prostu daje mu zginąć w strefie, a nie walczy z nim, dlatego że jest on ciężki do porobienia. No w sensie ciężki w porównaniu do innych botów, bo ma dużo więcej HP. Weźmy sobie trzy skrzynki, mamy zarąbiście, czyli tak, to możemy nosić tylko do czasu, aż nie zdobędziemy War Machine'a, także szybko swojego zdobywamy zaraz. No i oczywiście mnie klatunia. Co to w ogóle jest? Jakiś shotgun. Dobra, możemy sobie wziąć tak. Możemy sobie wziąć to. To możemy sobie zmienić. I rzucamy sobie splashę. I tu jest chyba skrzynka. Ej, dobra, jest taka skrzynka. To jest chyba skrzynka Marvelowa. Okej, okay, będzie mój. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy medalion, mamy sok. Biorę pompę i wiecie co? Ja stąd od razu zmiatam. Tylko pytanie, gdzie są ci ludzie, którzy tu niby polecieli? Jak na razie nic nie słyszę, nic nie widzę. Przeszukaj i to dostajemy. Dostajemy tak. Coś światowego. Dual SMG dostaliśmy. Dostaliśmy jeszcze jednego SMG. Dobra, to jest chyba dosyć słabe. Chociaż ten SMG nie jest taki zły. Dobra, wsiadamy tu do samochodu. Mamy to, okej, okay, ja mam zdobyty swój medalion i jestem ciekaw, co za krzaka, więc ja lecę w jego kierunku. No i został nam jeszcze Master oraz Kamstar. Okej, okay, widzowie, Rafa do mnie idzie. Jest git, jest git, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. No myślę, że na niego poczekam i zabierzemy medal w dwójkę. Nie no, widzowie, w dwójkę to będzie raźniej. Dużo raźniej, typek. Dobra, mamy pierwszego. Pompę mu daję, 57. Edycja, widzowie, bomba. Dobra, jeden leży, siema. Weźmy sobie tak, potki weźmy sobie i lecimy na sam dół. Zobaczymy, że tutaj ktoś jest. W ogóle nie widzę, żeby ktoś poleciał na razie, więc weźmy sobie tak ostrożnie. Ej, dobra, tu jest jakaś skrzynka. Można nie właśnie ta skrzynka, której potrzebujemy. Ej, zakrzak tam kości z tego, co widzę. Okej, lecę do niego, pomogę mu jak najszybciej. Ej, siemano, Rafa. No i mamy to. Rafa przyjechał elegancko. Ej, dobra, to jest zwykła skrzynka, ale chyba z niej może też coś polecieć. Ej, dobra, jest Marvelowa skrzynka, jest potka za Romisie, widzowie, robimy to. Weźmy. O, dobra, to jest Avengersowa. I co to jest? Automatyczna wieżyczka War Machine. Ej, dobra, to sobie bierzemy i do tego potrzebujemy jeszcze chyba całego mityka. Oczywiście zaraz go znajdziemy. Dobra, Doom dostajesz jemy na głowę. Razy trzy. Okej, te jemy mu nic totalnie nie zadały, no ale mniejsza z tym. Ja już pomagam Zakrzakowi, rzucam tutaj raz, dwa, trzy i medal Zakrzaka zostanie zdobyty prawdopodobnie za chwilę. No będzie po Doomie, widzowie, będzie po... Doktorze, no padaj chłopie. Leży, mamy to. Więc ja w tym momencie wyrzucam wszystkie przedmioty. Zabieramy sobie
pistolet, rękawice oraz medalion Duma i eliminujemy jeszcze jego boty, które się do nas tutaj leciutko prują. Dobra, mamy kolejną skrzynkę. Proszę, by udało się teraz dostać War Machine twojego i dostajemy tarczę Kapitana Ameryki. No dobra, szukamy dalej. Dobra, Zakrzek ma wszystko. Ja zabieram sobie jeszcze może ten pistolet i możemy lecieć po kolejny medal. Pamiętajmy, że jest tu około właśnie 5 skrzynek, więc powinno nam się dotrafić. Jest to naprawdę mega dużo. No i liczę, że będzie, bo jak nie, to będziemy musieli szukać tego po całej mapie. No to będzie giga ciężkie wtedy. Spróbujemy to wziąć. Szczerze nie myślałem, że pójdzie nam tak prosto. Doom zdobyty, Mysterio zdobyty. Została nam jeszcze Emma Frost, która jest bardzo trudna do zdobycia. No a Kamstar ma War Machine'a, więc on musi bardziej liczyć dzisiaj na szczęście, a nie na pokonanie jakiegoś bossa. Jest kolejna skrzynka, dobra, otwieram ją i proszę, by w tej skrzynce był mój strój. No i dalej jest tarcza Ameryki, no nie. Ej, dobra, Fortnite oficjalnie, no chyba mnie troluje. Wygląda na to, że Master również zdobył medalion, więc słuchajcie, jedyne co nam zostało, to tylko i wyłącznie Kamstar, który ma zdobyć rękawice na wojowniczych włościach. Więc wygląda na to, że brakuje nam tylko i wyłącznie jednego mityka, żeby wypełnić cały challenge i oczywiście musimy wygrać grę. To jest najważniejsze. Więc wygląda, widzowie, na to, że mamy wszystkie bronie i oficjalnie zostaliśmy mityczną ekipą marvelowską tego serwera. No dobra, prawie, bo Kamstar nie ma rękawiczek, ale to przyjdzie z czasem. I nawet jak nie będzie miał ich ze skrzyni Avengersów, to pamiętajmy, że jest jeszcze wyspa. Dobra, i mamy piątą skrzynkę, widzowie. Proszę, żeby w ostatniej skrzynce lokacji była moja War Machine. No i oczywiście tarcza Kapitana Ameryki. Dobra, trafiliśmy 4 tarcze Kapitana Ameryki i ktoś nas strzela w ogóle. Ej, dobra, jakiś ziomek. Witam serdecznie. Ej, zostaw mnie, kolego. Czy on jest sam? Lecimy dokładnie na zimową lokację, ponieważ właśnie tutaj mamy również chesty Avengersowe i to właśnie w nich możemy znaleźć brakującą rzecz. Ej, typy. Rafa, nie wiem, czy ty widzisz, na kogo lecisz, ale tu są goście. O, stary, idę tu z tobą. Dobra, niszczę go. Siema. Dostał bomby. Leży jeden i kolejnych jeszcze mamy. Ej, dobra. Robi się giga przypał. Chodź tu. Dobijam cię. Musimy walczyć. Ja już tutaj koszę tego gościa. Dobra, jeden leży. Najgorsze jest to, że ja nie mam maców, więc muszę podjechać tu na blisko. Dobra, będę miał macy z tego prawdopodobnie. Widzowie, nawalam rękawicą kulę. Dostał. 50 biało będzie leżał i leży. Mamy to. Siema, gościu. Dostał. I go dojeżdżam. Ej, dobra, moja wieczka już mi pomaga. Leży. I został jeden gościu właśnie w tamtym miejscu. Okej, okay, mamy to. Został nam teraz Kamstar, a Kamstar tam kogoś powala. Przez chwilę myślałem, że nie dałem nagrywania, ale byłby przypał, nawet nie chcę myśleć. Jeszcze kolejny ziomek gdzieś. Witam, kolego. Witam. Dobra, musimy znaleźć War Machine'a. Ja już patrzę, gdzie są kolejne skrzynki. Kolejne skrzynki mogą być na przykład na Olimpie. Tak, oczywiście lecimy jak najszybciej na Olimp. I przypomnijmy, że do momentu, jak nie zdobędę War Machine'a, no to mogę używać tych rzeczy, ale jak tylko zdobędziemy War Machine'a, no to już wtedy tylko używamy tego mityka, więc jak najszybciej lecę na Olimp. Do nich. Mamy tutaj złote. Ej, dobrze to wygląda wszystko dzisiaj. Zabierzmy sobie może to tak i tak. Chociaż w sumie na tej lokacji, na której jesteśmy, są skrzynie Avengersów, więc poszukajmy tu rękawic dla Kamstara. Tylko coś te skrzynki nie chcą się pokazać, nie wiem do końca dlaczego. O, dobra, mamy. Wygląda na to, że mamy wszystkie mityczne przedmioty, które mieliśmy zdobyć. I jeszcze zostaje Wyspa Duma, o ile się pojawi. No i mamy to, widzowie, War Machine skompletowany. Rafa ma te rękawice, dobra, to lecimy do Rafy. Plan jest teraz taki, że kompletujemy drużynę. Jezu, jeden gościu 5 kili. Czy to widzicie? Trochę beka. Musimy się zebrać, stworzyć ekipę i wjeżdżamy w każdego, kogo widzimy. Taki jest plan. Tylko czy plan wyjdzie? Czy ekipa da radę się, że tak powiem, zebrać w grupę? Okaże się za chwilę. Nie gonią mnie, całą mapę mnie gonią. To jest gość przy mnie dosłownie. Spróbuję go skosić, załga. Kul jest na mnie. Ej, Master ma chyba tutaj lipę, więc ja mu idę pomóc. Z boku lecimy, coś. Tak, ma tu trochę mamy. Dobra, musimy wygrać to jako tacy Marvelowi bohaterowie. I totalnie mi się właśnie przypomniał vibe z rozdziału drugiego. Okej, okay, wygląda na to, że tam się coś dzieje na dole. No Zakrzak poleciał pomóc, więc ja lecę teraz do Kamstara i dam mu rękawice. 300 metrów, dobra, dam radę i na szczęście nie ma nikogo wokół, bo mogłaby być lipa, bym na czwórkę wyskoczył, ale na szczęście jest wszystko spoko. Nie, no wieżyczka atakuje mnie, nie, zostaw. Ej, wieżyczka właśnie impostoruje i troluje. I teraz wystarczy, że wykonamy nasz główny cel, czyli wygranie tej gry. Do końca meczu zostało nam dokładnie 30
30 osób, jest to dużo ludzi, jak na taką strefę. Ja szczerze w tym sezonie grałem oddziały tylko kilka razy na streamie i nie wiedziałem, że tak fajnie to wygląda, ty. Czy trzeba częściej grać oddziały? I tam sobie pytanie, czy automatyczną wieżyczkę War Machine'a też mogę używać? Myślę, że chyba możemy ją zostawić, bo to jest w sumie część tego zestawu, więc w sumie może być. Najwyżej ją zaraz wyrzucimy i dobra, ja się czuję jak totalny jakiś marvelowy ziomek, szczególnie, że War Machine jest dosyć OP mitykiem. Jak widzicie, ja mam niewidzialność, Kamstar ma rękawice, Master, czyli Bober Michu ma zaznaczanie i Zakrzak medal doktora Duma. Także nam nie pozostało nic innego, jak po prostu teraz wygrać grę. I są chłopaki, witam serdecznie chłopaki, panie Olstros, polecimy. Nastał moment, w którym zaczynamy dojeżdżać mityczną ekipą. Ja jestem ciekawy, co pomyślą sobie ludzie, jak zobaczą, że trzy osoby mają osobne medale, mają skiny przynależne do tych medali. No, mogą być leciutko zdziwieni. I 25 osób w ogóle została. Strefa jest jeszcze dosyć duża taka, na karkołomne możemy sobie wbić. Tylko teraz pytanie brzmi, gdzie będą nasi przeciwnicy? Prawdopodobnie będą właśnie na tamtej lokacji. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo medale to my wszystkie mamy. Dobra, to lecimy na Railwaysy, zaraz się bez FRSP, może będzie tam doktora Duma. Okej, lecimy tutaj, w tym kierunku, dlatego, że tutaj mamy gości. Ej, w sumie się zastanawiam, czy... Dobra, jest obity, ja muszę jednak uważać, bo tu już gościu na mnie chce wejść. Widzowie, obczajcie to, leci chłopie, kula Duma. No, za dużo nie zrobiła, ale jeden leży, mamy to, let's go. I daj mocno. Ej, dobra, dobra, on dostał, ledwo żyje, ledwo żyje, ledwo żyje, maloła, maloła, maloła. Dobra, wbijam po niego. O. On ma bardzo mało. Trafię go, 14 na biało. Ej, dobra, jaka tu jest zadyma. 80 biało, będzie leżał. Ja tam lecę, widzowie, kula mocy. Stary, to będzie potężne. XD, to było bardzo mocne. Ale gościu dostał, leży. I ja też prawie leżę. Bo szybki heal. Tam się gościu chyba leczy. Wygląda na to, że tutaj mam jednego. Dobra, 60, 70. Okej, leży, mamy to. To jest rozwalone, widzowie, lecę z typem, kolejny leży. Pojawia się wyspa, niestety nie jest to wyspa doktora Duma, ale i tak jest dobrze. Ej, napiszcie w komentarzu, który z tych mitycznych bossów, które mamy, jest najlepszy, bo szczerze mam wrażenie, że chyba ja mam najlepszego. No te rękawice są rozwalone, plus ten rewolwer też jest rozwalony. Coś pięknego, widzowie, tylko tyle powiem, coś pięknego. Jest apteczka, dobra, i w ogóle jakieś mityki, patrzcie co on miał. Ej, dobra, giga bogaty ziomek, 3 apteczki, ale w sumie ja tego i tak nie biorę, bo wiadomo, nie możemy, ale mamy taki mega zestawik. Ło, stary, co ja dostałem? Skąd niby tak, taki damage? Zakrzak ma kłopoty, z tego co widzę. I 18, mam już 15 kili, mega dobrze nam idzie. Aha, typ mnie rozjeżdża, pozdro, że tak powiem. Okej, ja lecę do Zakrzaka, lecę mu pomóc jak najszybciej. Już tutaj rozwalam z drugiej strony ścianę. Wiesz co, na przejmowanie nikogo nie ma, także lecimy do chłopaków. Tam ktoś się gdzieś strzela, ale chłopaki mają kogoś przy sejpie. I ten chłop zalicza twarde lądowanie, które tyle kili robił. Okej, pozdro. Witam, ja tak sobie jadę. Zakrzakowi przez chwilę nikt nie pomagał. No nic, lecimy na kolejne miejsce, lecimy na wyspę, ponieważ wyspa właśnie jest przejmowana. Lecimy chyba na wyspę, mi się wydaje, i z wyspy przybywa się ilość. O stary, no i co ze mną teraz? Nie gadaj, że ja zginę. O, przeżyłem, let's go. Czekaj, gdzie lecą chłopaki, bo ja za nimi muszę lecieć. Mamy 15 osób w grze i wygląda na to, że tutaj jest jedna ekipa. Dobra, jeden leży. Ej, są goście, dobra, wbijamy im. Dobra, ja wbijam tak, wbijam na tutaj domek i od razu ich bombardujemy albo na plecy. Pyk, wyskok, rękawiczka Duma. No i w sumie nie zdążyłem zrobić trika, bo wszyscy wyeliminowali każdego. Co tu się... Ej, to jest mocna ekipa. To jest naprawdę mocna ekipa w tym momencie. Czy ja nawet nie zdążyłem do nich dolecieć? Ale mam ostatniego typa. Zero ma. Leży, siema byczku. No wyjaśniamy wszystkich po kolei. Ja mogę sobie wziąć na pewno leczenie. Duże potki się przydadzą, myślę. Więc mamy cały testop w sumie. Zakrzak tutaj mięso. Nie wiem, po co mu to mięso, no ale dobra. I 10 osób. Słuchajcie, to jest całe jeszcze 3 drużyny, więc myślę, że damy radę to wygrać. Skąd to mięso? Przecież nie ma żadnych zwierząt na mapie. Lol. I teraz jedyne co, musimy znaleźć ostatnią ekipę. No i oczywiście ją wyeliminować. Ej, mam typa, panowie, dawa. Cała ekipa. Dobra, ode mnie dostał 24, 23. Walę mu 80. Będzie leżał. Dobra, i mamy to, widzowie. I ostatnia ekipa, a właściwie to jeden ziomek. Ja obstawiam, że chłop będzie tutaj na lodowcu. O. Także widzowie, 4 rogi mapy zaliczone.